Cześć! Dzisiaj zaczynamy temat pielęgnacji skóry wokół oczu. Pytacie, prosicie, chcecie, żebym więcej Wam tutaj o tym opowiadała, więc zrobimy sobie dzisiaj taki wstęp, najważniejsze informacje, o czym warto pamiętać, jakie kroki wykonywać, a później płynnie będziemy sobie lecieć dalej z tematem właśnie pielęgnacji skóry wokół oczu. Dlaczego prosicie mnie o ten temat? Domyślam się, że dlatego, iż ta okolica tutaj, na naszej skórze, przysparza nam bardzo dużo problemów, jeśli już wejdziemy w pewien wiek i myślimy, co tutaj robić, żeby ta okolica wyglądała lepiej. Już nie wspomnę o tym, że czasami pojawiają się pewne choroby, które odbijają się właśnie tutaj w okolicy oczu. Dlaczego? Skóra wokół oczu jest zdecydowanie cieńsza niż na naszej całej twarzy. Nie ma tutaj gruczołów łojowych, jest zdecydowanie mniej tego tłuszczyku. Jest to też ruchoma okolica, dolna i górna powieka, więc w związku z tym pojawiają się szybciej zmarszczki, no bo wiadomo, ruszamy tutaj cały czas, więc tutaj te zmarszczki też zaczynają nam się robić. Bardzo często mamy problem z zasinieniami, no bo właśnie skóra jest cienka, więc przebijają te oczodoły, tutaj wszystkie naczynka i tak dalej. Pojawia się problem z opuchnięciami, które może być spowodowany na przykład małą ilością snu, problemami z przepchnięciem limfy w tej okolicy, z nieodpowiednim odżywianiem, ale też z różnymi chorobami. No i oczywiście to przesuszenie. Przesuszenie w tej okolicy, no bo nie ma tego tłuszczyku, nie ma tego nawilżenia, nie wytwarza się nam tutaj to sebum, więc ta skóra szybciej się przesuszy. A jeśli do tego my kobiety dołożymy jeszcze korektory, pudry, różnego rodzaju kosmetyki, czasami mniej lub bardziej dopasowane, albo też wrażliwość skóry w tej okolicy, wrażliwość oczu, noszenie soczewek, noszenie okularów, spędzanie wielu godzin przed telefonem, przed monitorem komputera. No jest tego, słuchajcie, cała masa. Więc co robić? Oczywiście im szybciej zaczniemy dbać o okolice skóry właśnie tu, tym lepiej dla nas. No ale nie zawsze jest to możliwe, nie zawsze jesteśmy świadoma w pewnym tam wieku, kiedy jesteśmy młodsze. Nie zawsze też przykładamy do tego uwagę. No i później w takim wieku 30+, 35+, 40+ i wyżej. Widzimy skutki tego, co tutaj właśnie się dzieje, tych trochę takich naszych zaniedbań. No i dopiero wtedy zaczynamy działać. Czasami musimy działać bardzo intensywnie, nawet różnymi zabiegami, o tym też będę tutaj Wam opowiadać. Czasami mniej intensywnie, ale jednak szukamy dobrego rozwiązania, szukamy dobrych preparatów. No i właśnie, o tym w tym roku będzie tutaj na moim kanale. Kto mnie tutaj śledzi, ogląda, kto śledzi moje media społecznościowe, ten doskonale wie, że ja jestem team krem pod oczy. Tak, bo teorii na ten temat jest cała masa. I jest wielu ekspertów, którzy mówią, niepotrzebny Wam jest krem pod oczy. Ja nawet zrobiłam na ten temat oddzielny materiał, były też rolki na moim Instagramie, gdzie tłumaczyłam Wam, dlaczego uważam, że jednak krem pod oczy jest nam potrzebny w pielęgnacji. Może nie tyle jest nam potrzebny, ale przydaje nam się w pielęgnacji skóry wokół oczu. Zaraz do tego dojdziemy, ale zacznijmy, słuchajcie, od samego początku, czyli skóra wokół oczu może być w różnym stanie. Ja dzisiaj nie będę się rozwodzić na temat każdego stanu, czyli przesuszenia, zmarszczek, opuchnięć, zasinień i całej reszty. Podstawy, czyli oczyszczanie. Oczyszczanie skóry w okolicy oczu, szczególnie jeśli rozmawiamy w kategoriach kobiet, które stosują makijaż. Preparaty do demakijażu okolicy oczu powinny być jak najbardziej delikatne, przebadane dermatologicznie, okulistycznie, oftalmologicznie, nie powinny zawierać jakichś drażniących substancji, najlepiej jeśli by były bezzapachowe. I to się tyczy tak naprawdę wszystkich preparatów, nie tylko do demakijażu, ale też preparatów pielęgnacyjnych. Demakijaż. Robimy go w wieczornej pielęgnacji. Musi być delikatne i wykonywane delikatnymi ruchami. Z tego też względu, żeby nie naciągać tutaj tej skóry.
na dole, na górze, jak najmniej naciągnięć, ale dokładne oczyszczanie i doczyszczanie naszej skóry też tutaj. Oczywiście to też będzie zależało od tego, jak intensywny jest Wasz makijaż, bo te dziewczyny, te kobiety, które stosują makijaż taki bardziej delikatny, mogą sobie pozwolić na takie standardowe preparaty do oczyszczania w okolicy oczu. Jeśli natomiast Wasz makijaż jest zdecydowanie mocniejszy, stosujecie preparaty wodoodporne, to wtedy najlepiej postawić na kosmetyki takie bardziej tłuste, na bazie różnych olejów, dwufazowe, które będą rozpuszczały ten makijaż, żeby było, tak jak mówię, jak najmniej tego tarcia, ale też dokładnie go usuwały. Macie ogromny wybór w sklepach. Macie płyny dwufazowe, płyny do zmywania okolic oczu, możecie stosować płyny micelarne, możecie stosować masła wszelkiego rodzaju, możecie stosować również olejki. Tak naprawdę to wszystko zależy od Was i od tego, co lubicie, co Wam pasuje, co się u Was sprawdza, jaka jest okolica Waszych oczu, tutaj skóry wokół oczu, czyli mniej lub bardziej przesuszona, wrażliwa mniej lub bardziej, no i oczywiście ten makijaż. Jeśli posiadacie konto na Instagramie, to zapraszam Was bardzo serdecznie na mój profil, ponieważ tam znajdziecie w rolkach dwie, gdzie pokazuję Wam dwie techniki zmywania makijażu, czyli taką tradycyjną i taką przy pomocy maseł, balsamów, jak to dokładnie robić. Dzisiaj tak pokrótce, jeśli stosujecie wacik, przykładamy wacik do oka, przyciskamy go delikatnie, czekamy aż płyn micelarny, dwufazowy lub płyn do zmywania okolicy oczu, a nawet olejek rozpuści Wam tutaj cały tusz, cienie, liner, co tam używacie i delikatnie przesuwamy do dołu, ściągamy do dołu. Nie trzemy, nie robimy absolutnie tak, nie pocieramy, robimy to do dołu. Rzęsy, góra, dół, góra, dół, czyli oczyszczamy wacikiem. Do góry, do dołu, do góry, do dołu. Nie trzemy, tak jak mówię, tej okolicy. Jeśli stosujecie preparaty bez wacika, czyli na przykład masła, różnego rodzaju balsamy, a nawet olejki, nakładacie delikatnie na tą powierzchnię, delikatnie masujecie i robicie to samo przy rzęsach. Ściągacie delikatnie w dół, w górę, w dół, w górę i później usuwacie lub przy pomocy wacika, lub też za pomocą Waszych dłoni delikatnie tę okolicę. Także widzicie, nie ściągamy, nie nacieramy, nie pocieramy, nie rozciągamy absolutnie, robimy to delikatnie. Pamiętajcie również, że oko musi być zamknięte, żeby te preparaty nie dostały się do środka oka. Takie preparaty, których używacie do zmywania makijażu, ale również ten Wasz makijaż, bo może to oczywiście podrażnić oko od środka, spowodować zaczerwienienie powiek dolnych i górnych, szczypanie, swędzenie, no i oczywiście zaczerwienienie oka, a co za tym idzie też łzawienie. Co dalej? Mamy już czystą okolicę oczu, kremy i serum. Serum jak najbardziej tak. Dlaczego? No bo wiadomo, mamy tutaj dużo skoncentrowanych, fajnych substancji aktywnych, zazwyczaj o wyższych stężeniach niż w kremie, więc warto takie serum sobie aplikować na dolną powiekę, czasami na górną powiekę, tutaj gdzie mamy lwią zmarszczkę, delikatnie wklepywać. Używamy tego oto paluszka, moje drogie panie, bo podobno on ma najmniejszy, taki najlżejszy ucisk, także wklepujemy sobie delikatnie serum. Dolna powieka, górna powieka, lwia zmarszczka. Uwaga, nie wklepujemy serum czy kremu na tej ruchomej części górnej powieki. Robimy to o tu, słuchajcie, w tym miejscu. Tutaj sobie wklepujemy na górze. Dlaczego? No właśnie dlatego, że jest to ruchoma powieka i też między innymi dlatego, że te preparaty będą Wam trochę migrować. Więc nie nakładamy ich zbyt nisko, żeby nie dostały nam się do wnętrza oka. Ale one i tak tutaj zajdą Wam na tę powiekę. To samo robimy na dolnej powiece. Nie nakładamy preparatów tutaj wysoko, prawie pod linią rzęs. Róbcie to tak około 1 cm w dół. O tu, tak jak widzicie, tutaj,
I też Wam ten preparat troszkę do góry podejdzie. To samo robimy po bokach, nie robimy zbyt tutaj blisko kącików zewnętrznych oka, żeby ten preparat znowu nam się nie dostał, więc nakładamy go delikatnie, wklepujemy tutaj, słuchajcie. Można oczywiście wykonywać masaże różnego rodzaju przy aplikacji preparatów, zrobię na ten temat oddzielny materiał. To samo jeśli używacie krem pod oczy tak samo aplikujemy jak serum, oczywiście najpierw nakładamy serum, później aplikujemy krem. Dlaczego powiedziałam już o tym, że jednak krem pod oczy to jednak krem pod oczy i warto o tym pomyśleć? Tak szybciutko, tak jak powiedziałam, jest na moim kanale cały film na ten temat, ale żeby się tutaj nie rozwodzić, słuchajcie, kremy pod oczy są przebadane przede wszystkim okulistycznie, przynajmniej większość kremów jest przebadana okulistycznie, czyli muszą zawierać takie stężenia substancji aktywnych i takie substancje bazowe w składzie, które nie będą podrażniały naszego oka i będą jak najmniej drażniące na tę właśnie okolicę i nawet w momencie, gdyby dostały się do naszego oka, to nie będą powodowały, że tam coś złego będzie się działo. Co jest w przypadku kremów do stosowania na całą twarz? No już tak nie jest, ponieważ one mają wyższe stężenia, inne substancje bazowe, mogą mieć też bardziej lub mniej drażniące substancje do nakładania w okolicy oczu, a przez to nakładając taki krem tutaj w tej okolicy, no niestety, ale możemy spowodować, że coś w tej okolicy będzie się działo. Tak jak powiedziałam, skóra wokół oczu jest cieńsza, nie ma tych gruczołów łojowych, jest też bardziej wrażliwa, więc ona na te wyższe stężenia może zupełnie inaczej zareagować. Może spowodować, że nagle, słuchajcie, zaczną Wam tutaj piec Was ta okolica, że zaczną Wam puchnąć powieki, dolne, nawet górne. Może dojść do łzawienia oczu. Różne sytuacje mogą się zdarzyć. Jeśli jesteście młodymi kobietami, które nie mają problemów ze zmarszczkami, których okolica wokół oczu jest w bardzo dobrym stanie, słuchajcie, jak najbardziej tak. Ja nie mówię, żeby zrezygnować całkowicie z tego. To jest Wasz wybór, Wasza decyzja i ona powinna być świadoma. Ja Wam po prostu próbuję Was ukierunkować na to, co ja uważam, że jest słuszne, co w moim przypadku się sprawdza i co potwierdza też wielu specjalistów, jak to mniej więcej wygląda z tym stosowaniem kremów właśnie w tej okolicy. Następna istotna sprawa. Sprawdzajcie proszę, kiedy kupujecie krem pod oczy, czy jest tam napisane, że można ten krem stosować też na górną powiekę. Czy jest to preparat do stosowania w okolicy oczu, czy jest to krem pod oczy, czy jest to krem na dolną i górną powiekę. To jest bardzo ważne. Dlaczego to jest bardzo ważne? Między innymi dlatego, że chodzi tutaj o formułę kremu i o substancje, które tam się znajdują. Może być tak, że na przykład nałożycie sobie taki krem na górną powiekę i on Wam tą powiekę obciąży. Będziecie w ciągu dnia odczuwać zmęczenie. Te oczy będą takie, wiecie, przymknięte. Tutaj zaczną się robić opuchnięcia. Miałyście kiedyś taką sytuację? No to zastanówcie się, czy przypadkiem nie nakładałyście kremu pod oczy na górną powiekę. Oczywiście są też pewne substancje aktywne, których nie powinniśmy nakładać na górną powiekę, bo one będą dawały efekt odwrotny niż w aplikacji na dolną powiekę. Są to pewne substancje przeciwzmarszczkowe. Też o nich postaram się dla Was zrobić odpowiedni materiał i pokazać Wam, na co zwrócić uwagę przy zakupie kremu pod oczy, żeby właśnie był on do stosowania albo w okolicy oczu, albo pod oczy, albo też na górną powiekę. Ale zwracajcie na to uwagę. Jeśli nie ma takiej informacji na opakowaniu, możecie zawsze podpytać producenta, wysłać do niego maila, napisać na Instagramie, na Facebooku. Pytajcie. Nie ma głupich pytań. Pamiętajcie o tym. A producenci zazwyczaj chętnie udzielają Wam informacji. Więc warto się zapytać, czy jest to krem tylko pod oczy, na okolice oczu, czy również na górną powiekę. Jakie kremy wybierać? Mamy lekkie, żelowe, bardziej płynne,
Mamy treściwe, mamy gęste, mamy masła, jest ich cała masa. Słuchajcie, ja zrobię dla Was takie materiały, gdzie opowiem Wam o moich sprawdzonych kremach pod oczy i nie tylko, które mają różne formuły. Ale tak naprawdę, kiedy to ma znaczenie? W Waszym przypadku, kiedy lubicie pewien rodzaj kremów, kiedy na przykład lubicie jednak, żeby ten krem był bardziej treściwy, żeby zostawiał Wam taką powłokę tutaj w tej okolicy, albo też fajnie pracował na nim korektor. Kiedy na przykład skóra jest bardziej przesuszona, to wtedy treściwe formuły super się sprawdzą. Jeśli na przykład nie macie problemów z przesuszeniem, skóra jest dobrze nawilżona, a potrzebujecie, nie wiem, rozświetlenia tej okolicy, wtedy możecie postawić na lżejsze formuły albo wprowadzić lekką formułę i połączyć się z fajnym serum. Zwracać uwagę na substancje aktywne, które tam się znajdują. Różne formy witaminy C, kofeinę, różne fajne ekstrakty, substancje łagodzące, substancje nawilżające, emolienty, humektanty. To już tak naprawdę wszystko zależy od Was, ale myślę, że przerobimy sobie też oddzielnie temat, jakie kosmetyki do stosowania w okolicy oczu przy skórze przesuszonej, odwodnionej, z takiej no, już małojędrnej, dojrzałej, a jakie na przykład stosować w momencie, kiedy mamy rzeczywiście te zaśnienia, kiedy mamy opuchnięcia. Co robić w takich przypadkach, jakie badania wykonać, na co zwrócić uwagę, dlaczego pojawiają się nam tutaj zaśnienia i opuchnięcia, co może być tego przyczyną. No, trochę tego jest. Jest trochę tych tematów do poruszenia, które chciałabym z Wami omówić właśnie, jeśli rozmawiamy o pielęgnacji skóry wokół oczu. Nie będę dzielić jej na kategorie, czyli na przykład 30+, 40+, 50+. Postaram się omówić to tak, żeby pasowało Wam pod względem Waszego wieku, ale też problemów w tej okolicy. Super kremy pod oczy, fajne serum pod oczy, świetne maski, super płatki. Ja w ogóle kocham płatki i Wy o tym wiecie. Wpadłam też dzisiaj na świetny pomysł, o którym też dowiecie się niedługo. Także będzie się działo, słuchajcie. I teraz moje pytanie do Was. No bo tak, omówiliśmy sobie, na co zwrócić uwagę, demakijaż, o czym pamiętać, jak to jest z formułami, dlaczego uważam, że kremy pod oczy jednak warto stosować, jak je dobierać, na co zwracać uwagę przy zakupach, ale napiszcie mi proszę w komentarzach, bo ten film dzisiejszy jest takim wstępem, ale też chciałabym rozwinąć tutaj taką fajną dyskusję, fajny temat w komentarzach. Szczególnie proszę o to osoby, które są zainteresowane tym tematem. Piszcie proszę, co dokładnie jest Wam potrzebne, jakie dokładnie tematy związane z pielęgnacją skóry wokół oczu mam poruszyć. Czy jest coś, co jest dla Was niezrozumiałe i chcielibyście, żebym pociągnęła ten wątek? Bo na przykład ostatnio pojawiła się taka propozycja, coś lepszego niż botoks, czyli lepsze zabiegi. Nie chcecie wykonywać botoksu, ale chcecie mieć skuteczne zabiegi do stosowania właśnie w tej okolicy oczu. Jest ich cała masa i na co tak naprawdę się zdecydować? Czy robić zabiegi, czy tylko pielęgnacja skóry wokół oczu? Więc widzicie, chciałabym, żebyście w komentarzach pod tym dzisiejszym filmem wypisali proszę to, co Was najbardziej interesuje, co chcecie wiedzieć, żeby te filmy były taką dla Was dużą dawką informacji, takich wartościowych informacji, z których skorzystacie, szczególnie Wy, osoby, które interesują się tym tematem i chcą wiedzieć więcej. Tym samym bardzo Wam dziękuję za uwagę i za poświęcony czas, za to, że napiszecie te komentarze, że sobie trochę porozmawiamy o tej pielęgnacji, za te Wasze pomysły, które się tutaj pojawią. Będziemy to wszystko robić. Kroki takie najważniejsze z wprowadzeniem do pielęgnacji skóry wokół oczu już znacie. Zapraszam Was oczywiście na mój Instagram, gdzie tak jak wspomniałam, są już fajne rolki na temat tego, jak prawidłowo działać. Oczywiście zostawię Wam też linki w opisie do dzisiejszego filmu. Spróbuję Wam podlinkować te rolki, spróbuję Wam podlinkować inne materiały, które pojawiły się na moim kanale, jeśli chodzi o pielęgnację skóry wokół oczu. A tym samym żegnam się z Wami. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło. Pa!